Siema mordy! Kolejny wyjazd tuż przed nami. A zobaczcie, kto to tu stoi. To ja. Radek. Trzy razy. Tym na dole. Nie umiem, dawno nie używałem. Flip! Udało się. Zobaczcie, to jest Radek Szejkowski. Jakie ma fajne spodenki. No, ale zajebiste. Ale przebiorę. Ale przebierze się. Przebiorę. Kolejny wyjazd. Jedziemy na kolejny projekt dzisiaj. Kamper już wyłożony okleiną. Jest tutaj ramię na dwa monitory. Monitory jeszcze tutaj pochowane. Jeszcze śpią. Jeszcze śpią, ale będą dzisiaj zamontowane i dzisiaj będzie monitoring piękny już z kampera. Tutaj okleina z boku, na suficie. Tutaj no. Nasze bluzy. Też oklejone tutaj drzwi tylne. Sprzęt załadowany. Jedziemy jeszcze dokupić kilka rzeczy. Kable. Tak. Śrubki. Tak. I jakieś ładowarki. Takie się. O, takie. Tylko takie miałeś. Więc tak to się na chwilę obecną prezentuje. Jedziemy w trasę, będziemy wam dawać relacje z trasy. Zaczynamy kolejną serię. Jedziemy, jest godzina 18. Jest godzina 18. Kupiliśmy przejściówki, kabeleczki, kurwa, wie co tu jest, czy jest. Że tak, no i klinie i będę musiał w montażu wypikiwać, no i to jest. To jest właśnie Czajkowski. No, będziesz musiał. No i co, kupiliśmy kable, tak jak powiedziałem, i śrubki. No i co, i będziemy działać. Jedziemy za półtorej godziny, będziemy na miejscu. Pierwszy projekt z sześciu. Mamy nadzieję, że będzie fajne miejsce, o którym mało wiemy, więc będzie to dla nas też niespodzianka. Dojedziemy na 19:36, więc tak nasz trochę zachód słońca złapie. Więc... Ale szybkie sceny dzienne. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda ten obiekt. Miejmy nadzieję, że jest dostępny, tak jak to było powiedziane nam. No jest na odludziu pewnym, wśród drzew skryty. Taki bardziej nowoczesny, więc ciekawi nas, czy te historie, które zostały nam opowiedziane, są prawdziwe. Czy faktycznie ludzie stamtąd uciekali i mogli spędzić tam noc. Zawsze jest tak, że ludzie uciekają. Czy tym razem my uciekniemy? Dowiecie się tego pewnie za 3-4 dni po tym vlogu. Zazwyczaj Piotrek wrzuca odcinek, więc albo może za 5 dni. Czy uciekliśmy, czy nie. Więc warto czekać na odcinek z tego miejsca. Ja nie wiem, jak nas GPS poprowadził. Ale my jesteśmy znowu w Warszawie. Tylko z innej strony. Więc nie wiem. Nie wiem. I do tego w korkach. I do tego w korkach, więc. Więc. Może ten dom jest w Warszawie. Tylko my tak chodzimy i szukamy. Bo teoretycznie czas się zmniejszył. I odległość się zmniejszyła. Ale jesteśmy w Warszawie, więc. No cóż. Może tak musiało być, ale jakby tak było, to... To było w Matrixie. Dokładnie, a jeszcze trzeba samochód zatankować.
zbliżamy 10 minut do celu. Jest totalna kusza, wieś na razie. Tak chyba pozostanie. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony zobaczymy, czy dobrze. Zapachy wiejskie czuć w powietrzu. Jeszcze jest w miarę widno, więc czas w miarę dobry na szybkie sceny dzienne, więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Zapowiada się ciekawie. Także jeszcze damy Wam na pewno trochę relacji, wiadomości z pierwszej ręki na miejscu, jak to wygląda, ale też nie zdradzimy za dużo, żeby było na, pozostało na odcinek. Że jeżeli mój friend po prawej ma coś do dodania, to może to zrobić teraz. No, zbliżamy się, tak jak Piotrek powiedział, coraz bliżej. No i zobaczymy. 8 minut do celu, więc za 8 minut wszystko się zobaczy i wszystko będzie wiadomo. Trochę mnie ucho boli. Ciekawe, czy to dobry znak, czy zły. Przesadziłem z wodą w weekend, ale mam nadzieję, że przejdzie. Ja też mam taką nadzieję. Dojechaliśmy na miejsce, robi się już ciemno. Piotrek jeszcze sprawdza kilka ustawień odnośnie aparatu. A miejsce jest ciekawe. Warto było tyle jechać. Ale zobaczcie się na odcinku, dlaczego jest ciekawe. Siemano. Nagraliśmy sceny ala dzienne. Erotyczne. Dlaczego mówię ala dzienne? Bo zastał nas wieczór. I to są trochę takie sceny dzienno-nocne, można powiedzieć, bo nie wyrobiliśmy się w czasie. Chciałem jeszcze troszkę ustawić aparat inaczej do nagrywania. No ale finalnie nagraliśmy to, co chcieliśmy. Czekamy na zamkniętej stacji benzynowej. Ulokowaliśmy się tak mniej więcej tutaj z boczku. Troszkę światła, żeby nam tutaj padało, żebyśmy mogli ogarnąć teraz cały setup pod monitoring, więc zaraz się tym zajmiemy. No i czekamy tak do północy, żeby pojechać tam drugi raz i sprawdzić ten dom, do którego pojechaliśmy, a o którym powiedział nam jeden z widzów na Instagramie. Powiem Wam, że mega creepy chałupa, taka z horroru, porośnięta jakimiś krzakami, drzewami, ledwo ją widać, totalny pustkowie. Jest klimat, tylko żeby się jeszcze coś tam działo, ale to już zobaczycie na odcinku. Oj, nie widać cię. Tak się prezentuje Radosław Czajkowski w kamperze o zmroku i montujemy setup do monitoringu. Tu będzie stał rozłożony cały mandżur, ustawiamy, więc pokażemy Wam już efekt końcowy. Do zobaczenia. Jesteśmy w takim miejscu, że stacje tu się zamykają na noc. Jakieś małe mieściny, nawet nie wiem, czy mieściny. I musimy się ratować bakerosami, bo nie ma nic do jedzenia innego, bo już się zamykają. Dobrze, że jeszcze zdążyliśmy. I jakimiś batonami energetycznymi. Trudno, miałem ochoty na coś ciepłego. Radek też. Musimy się obejść bakerosami, no bo nic nie jadłem wcześniej, miałem okazję zjeść Subwaya, Radek jadł, ale powiedziałem sobie, że a gdzieś zejdziemy, w końcu się tyle zeszło, że była 22, wszystko pozamykane i zaczęliśmy ogarniać te kamery, karty wsadzać i ten monitoring, monitory ustawiać,
No i myśleliśmy, że potem zejdziemy na stację, coś ciepłego zjemy. A tu dupa, ale zamknięty. BP się zamyka. Nic nie ma do jedzenia. Tragedyjka. Aby przetrwać tylko tą noc. I zobaczymy, co się wydarzy. Tymczasem, borym lasem. Wyglądam na zmęczonego. Nie jestem w sumie, ale trochę mnie ucho boli. I może tak wyglądam. Jakbym był mega zmęczony. Ale nie jestem. Jest git, muszę tylko zjeść. Te bake rollsy. O, już mi zaburczało w brzuchu. I tak to będzie git. Ucho mi trochę nie słyszę naprawę. Za dużo wody, jak już mówiłem. Ale wziąłem sobie ketonal. Wpuściłem jakieś kropelki i jest lepiej. Także może wyglądam na zmęczonego, ale jestem pełni werwy do działania. Także myślę, że wnioski potem w nocy. Elu. No dobra. Jest godzina 23:38. Monitory zamontowane. Wysikani. Coś jeszcze zjedliśmy na cypelnie. I co? Napoje kupione, izotoniczne wody, herbatki i tak dalej. I będziemy powoli jechali. Będziemy tam pewnie z 15 minut, zanim dojedziemy. No i potem montaż całego tego mandżuru. Zejdzie nam pewnie no z 2 godziny to minimum. Plus 1,5 godziny powrót. No w domu będziemy 4-5. Ale na szczęście dzisiaj możemy sobie pospać normalnie. Nie pali się. Tak do 11, do 12 można będzie sobie pokimać. Mhm. Więc to jest spoko projekt. A później kolejne 4 też będą spoko. W ogóle musimy tak wymyślać teraz takie projekty, żeby sobie robić albo jakieś takie przerwy, albo takie niepalenie się, czyli że wiesz, że jak musimy gdzieś pojechać, to że możemy się wyspać. No. Będziemy teraz planowali teraz takie projekty, żeby mieć więcej czasu na spanie. A, bo w tym samochodzie będziemy spali. Ale też... Bo my już coraz starsi. My jesteśmy coraz starsi, no, dokładnie. Cześć widzowie, ostatnie momenty, wybiła godzina północ, 2 minuty po północy, więc zaczynamy projekt. Co więcej, dzisiaj ma Piotrek urodziny, więc będziemy świętowali jeszcze później, albo może w tym domu, może w nawiedzonym domu będziemy świętowali, więc taka oto imprezka, więc dawajcie serduszka i składajcie życzenia Piotrkowi, on już pewnie będzie po urodzinach, ale będzie mu miło zawsze. Zobaczy sobie, nie wiem, kiedy tego vloga za 2-3 miesiące. To zawsze będzie się cieszył. Nie, tego to zobaczy może za miesiąc. Może we wrześniu. Może jeszcze we wrześniu. Bo wydaje mi się, że to będzie pierwszy odcinek w kolejności, więc pierwszy vlog również w kolejności, także może się pojawi bardzo szybko jeszcze we wrześniu. Dokładnie, więc składamy mu życzenia pod tym vlogiem. Trzecia 15, wracamy. No, projekt był fajny, ale ciężki. Jednak tak wchodzenie z góry na dół, z góry na dół, z góry na dół, to jednak jest uciążliwe. I rzeczywiście trochę mi bolą plecy, może nawet bardziej niż trochę Piotrka pewnie też. Czy Piotrek się nie bolą? Właśnie dzisiaj akurat
Nie bolą mnie plecy, ale ucho mnie cały czas. A no ucho to wiadomo, ale plecy mnie bolą jakoś mocno. No i ale no cóż, taka robota. A co się udało, to zobaczyliście już pewnie na odcinku, albo zobaczycie. Zobaczycie, bo to vlog. No to zobaczycie. Więc wracamy, no teraz półtorej godziny powrót do domu, będziemy pewnie gdzieś 4:30. No trochę później. Albo 5:00. No ale mówię, nic nas nie goni jutro, no. Więc na spokojnie możemy spać tyle, ile potrzeba. To do zobaczenia już pewnie następnego dnia. Albo może jeszcze później.